Uszanowanko wszystkim. Dziś ponownie Romet RCR w moim garażu. Dzisiaj jednak nie w formie prezentacji, bo już tą robiłem. Jeśli chcecie ją zobaczyć, tutaj w rogu ekranu będzie i kliknijcie, tam będzie przykrywanie do filmiku kilka słów o Romecie RCR. Natomiast dzisiaj bardziej w formie ciekawostki i takiej aktualizacji do poprzedniego filmiku, gdyż ponieważ ten sprzęt, który stoi przed Wami, to co oczywiste Romet RCR 125, ale ten, który się pojawił już w tej drugiej partii towaru, czyli teraz w czerwcu i powoli trafia do salonów. Ja złożyłem go dzisiaj dosłownie przed chwilą i kilka takich miłych zaskoczeń odkryłem w pojeździe. To, co miało być w nim fajne, znaczy to, co było fajne w poprzednim sprzęcie, podwójna tarcza z przodu, czterotłuczkowe zaciski, dwa z przodu, jeden dwutłuczkowy z tyłu, z całkiem sporą tarczą, więc zestaw hamulcowy mamy super. Silniczek, dwucylindrówka z chłonnicą oleju. Nadal nie wiem, w czym tkwi sekret, ale porównując go do Ravena Luxa M11 Cafe, mimo że tamte, znaczy Ravenlux nie chcę skłamać, ale M11 Cafe jest troszkę lżejszy, chyba 10 kg, ale wydaje mi się, że RCR idzie lepiej, jest taki bardziej dynamiczny. Prawdopodobnie poniekąd jest to spowodowane tym, że gaźnik jest ustawiony na dość bogatą mieszankę powietrzno-paliwową, w związku z tym może to się przekładać na jego dynamikę. Z drugiej strony konstrukcja silnika ponoć jest zmieniona w stosunku do tamtego modelu i dlatego on powinien chodzić tak dobrze. No i tak jak mówiłem poprzednio, elastyczność naprawdę całkiem na zadowalającym poziomie. Prędkość maksymalna, ja się rozpędziłem do nieco ponad 100. Przyspieszenia nie mierzyłem. Szczerze mówiąc, mnie to jakoś tam nie grzeje, ile takie coś przyspiesza. Bardziej mnie interesuje, jak on idzie, znaczy jak potrafi się zbierać w jeździe takiej codziennej, w korkach czy coś. A tutaj jest naprawdę nieźle, bo osobówki spod świateł może nie tyle co zostawiam w tyle, ale spokojnie się przed nimi utrzymuję, tak? Czyli przedzieram się między samochodami, potem dzida spod świateł i nikomu nie zawalam drogi, tak więc to jest dla mnie istotne. W tej kwestii RCR się sprawdza idealnie. Cóż, miałem kilka już na serwisie i niestety wada fabryczna, można powiedzieć, przynajmniej w tych pojazdach, z którymi miałem do czynienia, lampa tylna. Ona jest śliczna, dosłownie świetnie wkomponowana, bardzo ładnie świeci, bardzo mocno świeci. Ma jednak swój mankament. Chińczykowi się wzięło trochę, naciągnęło przewody, za krótko zostawił tych przewodów w lampie. A jak wiadomo, jest to plastik. W trakcie jazdy on troszkę pracuje, te przewody się naciągają i często kończy się to tym, że urywają się przewody z płytki LED-owej w środku lampy, przez co tracimy raz w jednym przypadku tylko stop. Stopu nie było, w drugim przypadku całkowicie przestała świecić, w kolejnym tak samo. Naprawa prosta, trzeba rozebrać, zlutować, złożyć do kupy i mieć z głowy. Więc dosłownie 15-20 minut roboty, bo dużo, kiepski dostęp, ale idzie to naprawić bez większego problemu. No jest to mankament, na szczęście łatwy do wyeliminowania i tyle, ale wracając do tego, co głównie zaskoczyło mnie w tym nowym modelu 2016 roku, ten czerwiec 2016, to takie detale. To są kluczyki nowe, występujące właśnie w tej nowej partii pojazdów. Taki designerski gadżet ze scyzorykiem, jak widać na dołączonym obrazku. Wygląda fajnie, na rąsowie nie trzeba żadnego dodatkowego bloczka do tego. To już jest fajne samo w sobie. Co to jeszcze daje, że mamy tego typu kluczyk? Już tłumaczę. Uchwyt kierownicy, te Razery, czy jak to tam, jak zwał, tak zwał, czy półeczka po prostu. No ona jest dość wysoko zamontowana. Nie dość, że wysoko, to blisko stacyjki.
oryginalny kluczyk był troszkę krótszy od tego, bo wydaje mi się, że do tego zagięcia mniej więcej, do tego zagięcia tyle tylko wystawał, więc jeśli mieliśmy jeszcze do niego przyczepione jakieś dodatkowe kluczyki, nie wiem, od blokady, od czegoś i wkładało się je tutaj, on się zawsze blokował tu o tą półkę i w związku z tym wyłączyć było jeszcze łatwo silnik, ale wyjąć już on tam gdzieś się blokował i nie było to takie łatwe. W tym przypadku mamy troszkę dłuższy ten kluczyk i jak widać on wystaje na równi, znaczy jest mniej więcej na równi z tą półką. W związku z tym nawet jeśli, tak jak tutaj, jest jakiś bryloczek, to już będzie to łatwiejsze do wyjęcia, czy poniekąd będzie to łatwiejsze do wyjęcia. Tak więc no jest to taki gadżet, ale użyteczny gadżet. Kolejna sprawa to zawieszenie. O ile z tyłu możemy sobie regulować twardość, to w wielu testach zwracana była uwaga na to, że bajranckie zawieszenie typu upside down jako jeden z niewielu pojazdów tej klasy w tym przedziale cenowym takie zawieszenie ma i to jest bardzo duży plus. To jednak mankamentem był brak regulacji tego zawieszenia. Natomiast w tej nowej partii ta regulacja już się pojawiła. I to uważam za spore zaskoczenie i spory plus dla romeciarzy, bo zobaczcie jak szybko są w stanie zareagować i dodać taki gadżet. Tak? Czy to, nie wiem czy to jest inwencja Rometa, który chciał ulepszyć ten swój pojazd, czy po prostu Chińczycy zaczęli wkładać do zawieszenia upside down tą regulację. Nie wiem, ale bardzo fajnie, że to zrobili. To też każe mi myśleć, że i ta tylna lampa wadliwa też będzie poprawiona w tym wydaniu. Więc naprawdę będzie to, już jest to fajnym pojazdem, a wersji takiej poprawionej kilka takich gadżetów, dodatków powoduje, że naprawdę jest to świetna propozycja w tej cenie. Choć pewnie jak zwykle pojawią się komentarze, że w tej cenie to Japończyka można kupić i to takiego super nowoczesnego, wypasionego. To jest wasze zdanie, wasza opinia. Moim zdaniem RCR nie jest taki zły. Ja gdybym miał wybierać towyski piątki, pewnie bym zwrócił na niego uwagę, chociaż przy moim wzroście on jest po prostu dla mnie za mały. Niemniej jednak, biorąc pod uwagę wyposażenie, wygląd i wykonanie, ogólne jakość wykonania, dla mnie to jest bomba. No, to tyle chyba, co chciałem na jego temat powiedzieć. Tak, więc dzięki za oglądanie jak zwykle. Zapraszam do przeczytania opisu pod filmikiem, tam są linki do mojej strony Facebooka i tak dalej, do subskrypcji, do lajkowania, no dobra, koniec gadania, dzięki, do usłyszenia następnym razem.